From Software w pewnym sensie zatoczyło koło. Twórcy powracają bowiem do rozgrywki znanej z Dark Souls, mającej swoje korzenie przecież jeszcze w Demon's Souls. Akcję swojej najnowszej produkcji umieścili jednak w otwartym świecie, który będziemy przemierzać z dużą swobodą, co stanowi największy wyróżnik tego tytułu. Elden Ring, bo o tej grze mowa, jest największym i najbardziej ambitnym dziełem tego studia. Tak przynajmniej twierdzi reżyser gry, Hidetaka Miyazaki. Mieliśmy okazję spędzić z grą kilka godzin, by się o tym przekonać. Już po pierwszym kontakcie z grą wiedzieliśmy dokładnie, co nas czeka. Nawet menu główne nie pozostawiało złudzeń. Znajomy interfejs, pierwsze kroki postaci, napis informujący o śmierci, a także charakterystyczne dla serii Souls elementy świata wprost oznajmiły nam, z czym mamy do czynienia. Nazwy niektórych obiektów i mechanik uległy zmianie, ale ich działanie jest nam dobrze znane. Ogniska to teraz łaski, oryginalna nazwa Site of Grace ma tu nieco więcej sensu, a zamiast dusz zbieramy runy wykorzystywane do rozwijania postaci, które możemy bezpowrotnie stracić, jeśli nie zbierzemy ich przed drugim zgonem, a więc klasyk gatunku. Fani Dark Souls będą się zatem czuć tutaj jak w domu, tym bardziej, że twórcy nadal stawiają walkę i eksplorację na pierwszym planie, a zdecydowanie jest co zwiedzać. To z pewnością zasługa wykreowanego świata. Otwarta lokacja, którą mieliśmy okazję przemierzać, jest ogromna i pełna różnorakich zakamarków, takich jak jaskinie, katakumby, lochy czy podziemia. Nieobowiązkowe miejsca do odwiedzania skrywają wiele potencjalnych korzyści i potyczek. Na końcu jednej z jaskiń, przykładowo, zmierzyliśmy się z opcjonalnym bossem, a po wygraniu pojedynku otrzymaliśmy adekwatną do rangi starcia nagrodę. Twórcy zadbali o to, by gracz zajrzał w każdy kąt, tak jak we wcześniejszych produkcjach. Z jednej strony taki aspekt eksploracyjny nie jest niczym odkrywczym w grach z otwartym światem, ale tutaj nabiera on dodatkowego znaczenia. Staniemy nierzadko przed dylematem, czy warto już teraz zejść do katakumb, przekroczyć mgłę i narazić się na utratę cennych run, czy może wrócić tam później, gdy bardziej rozwiniemy postać i zdobędziemy lepsze wyposażenie. Jak wspomnieliśmy, Elden Ring czerpie garściami z serii Dark Souls. Nie inaczej jest z walką. Nasza postać jest ociężała i stosunkowo wolna w porównaniu z tropicielem z Bloodborne czy jednorękim wilkiem z Sekiro, chociaż powraca kilka mechanik znanych właśnie z Shadows Die Twice. Nasz bohater może się skradać, by zajść przeciwnika od tyłu i zadać mu śmiertelny cios. Co więcej, może skorzystać z jednej umiejętności przypisanej do broni, na przykład po to, by zadać obrażenia dystansowe. Możemy też przełamać postawę oponenta, gdy zaryzykujemy i użyjemy ładowanego ataku. Również możliwość swobodnego skakania nadaje trochę inny charakter walce. Jednakże starcia nadal są taktyczne, opierają się w dużej mierze na obronie i wyczekiwaniu dogodnego momentu na zadanie uderzenia, niezależnie od tego, czy walczymy wręcz lub za pomocą magii, której nie mogło oczywiście zabraknąć w Elden Ring. Powraca nieobecny w Sekiro pasek wytrzymałości. Podczas potyczki poziom staminy spada, gdy biegamy, uderzamy czy przyjmujemy na tarczy potężne ataki. Co ciekawe, pasek kondycji nie wyczerpuje się, gdy zwiedzamy świat i nie walczymy. To dobry zabieg twórców, który ułatwia eksplorację. Deweloperzy zaimplementowali kilka nowości i ulepszeń, których próżno szukać w poprzednich grach studia From Software, a które ze względu na konstrukcję świata świetnie sprawdzają się w nowym wydaniu. Możemy na przykład w każdej chwili przywołać wierzchowca i popędzić na nim do oddalonych zamków, wież czy ruin, by sprawdzić, jakie skarby lub niebezpieczeństwa tam na nas czekają. Konia możemy wykorzystać również w walce. Co najważniejsze, nie jest to mechanika dodana na siłę. Możemy bowiem w ten sposób naprawdę skutecznie toczyć boje z przeciwnikami. Pewne ruchy są siłą rzeczy ograniczone, ale jeżeli dobrze opanujemy jazdę, możemy bez problemu pokonać podczas galopowania niejednego wroga. W trakcie eksploracji możemy korzystać z mapy i szybkiej podróży. Poruszanie się po tak dużej przestrzeni ułatwia kompas, a także punkty nawigacyjne, które ustawiamy sami, niczym w Breath of the Wild. Nie ma jednak mowy o zmorze open worldów, czyli zatrzęsieniu różnorakich ikon i znaczników. Tego typu markerów tutaj nie uświadczymy i twórcom wyraźnie zależało, abyśmy sami kawałek po kawałku odkrywali ten świat bez zbędnych podpowiedzi i sugestii. Zupełną nowością jest crafting i zbieranie materiałów. Przemierzając świat zrywamy rośliny, pozyskujemy surowce z poległych bestii, tworzymy w ten sposób nowe przedmioty, najczęściej jednorazowego użytku, wzmacniające naszą postać lub uodparniające i niwelujące negatywne efekty. Choć twórcy nie zdecydują się zapewne na zaimplementowanie łatwiejszego poziomu trudności, możemy liczyć na pewne udogodnienia, które odrobinę uproszczą rozgrywkę. Jednym z nich są na pewno duchy, które możemy przyzywać. Ze względu na pewne ograniczenia nie w każdym obszarze możemy korzystać z ich pomocy, co ciekawe jednak możemy ich użyć również podczas starć z bossami. Duchy mogą przybrać różne formy i charakter w zależności od rodzaju. Możemy przywołać na przykład kilku słabszych towarzyszy, którzy są wolni i walczą wręcz, lub istotę, która osłabi moce wrogów. Z czasem zdobywamy nowych widmowych sojuszników, którzy pomagają na różne sposoby. Od nas zależy, jakiego ducha chcemy w danym momencie wykorzystać. Po tak krótkim czasie trudno wypowiadać się ogólnie na temat klimatu gry, tak istotnego przecież dla tytułów od From Software. Zobaczyliśmy zbyt mało lokacji, by ocenić ten aspekt, ale to, co rzuca się w oczy od razu, to jaśniejsza paleta barw, a także nierzadko słoneczna i nieprzygnębiająca pogoda, która towarzyszy przemierzaniu otwartych przestrzeni. Elden Ring nie jest tak odkrywczy jak Sekiro, to ukłon w stronę graczy, którzy najbardziej cenią cykl o mrocznych duszach, także pod względem poziomu trudności. W żadnej mierze nie jest to zarzut, a raczej informacja dla graczy, którzy liczyli na kolejne przełamywanie konwenansów gatunku. Niezależnie od tego, Elden Ring z pewnością będzie wspaniałym doświadczeniem dla fanów Souls-like'ów, a tym bardziej dla graczy, którzy spędzili wiele czasu z Dark Souls. Kilka urozmaicających rozgrywkę nowości, a głównie wszystkie walory otwartego świata sprawiają, że znowu chcemy spędzić w świecie wykreowanym przez From Software dziesiątki godzin. I możemy przypuszczać, że najnowsza gra będzie interesującym tytułem, ale czy wybitnym i przełomowym na miarę pierwszego Dark Souls czy Bloodborne, przekonamy się w lutym. Warrior blood must put these foolish ambitions to rest.